8 popularnych potraw, które pomagają żyć dłużej. Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o 8 popularnych potrawach, które mogą pomóc nam żyć dłużej i cieszyć się lepszym zdrowiem. Owsianka. Bogata w błonnik, witaminy i minerały, owsianka to świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Pomaga obniżyć poziom cholesterolu i cukru we krwi, a także zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Warzywa liściaste, szpinak, jarmuż, sałata i inne warzywa liściaste są bogate w antyoksydanty, witaminy i minerały, które chronią komórki organizmu przed uszkodzeniem. Orzechy i nasiona. Orzechy włoskie, migdały, pestki dyni i słonecznika to doskonałe źródła zdrowych tłuszczów, białka i błonnika. Pomagają obniżyć ryzyko chorób serca, cukrzycy i niektórych nowotworów. Jagody. Bogate w antyoksydanty, jagody pomagają poprawić pamięć, koncentrację i funkcje poznawcze. Pomidory. Bogate w likopen. Pomidory pomagają chronić przed chorobami serca i niektórymi nowotworami. Ryby tłuste. Łosoś, makrela, sardynki i śledź to doskonałe źródła kwasów tłuszczowych omega-3, które pomagają obniżyć ryzyko chorób serca, depresji i demencji. Fasola i rośliny strączkowe. Bogate w białko, błonnik i minerały. Fasola i rośliny strączkowe pomagają obniżyć poziom cholesterolu i cukru we krwi, a także zmniejszają ryzyko chorób serca. Oliwa z oliwek. Bogata w zdrowe tłuszcze. Oliwa z oliwek pomaga obniżyć ryzyko chorób serca, cukrzycy i niektórych nowotworów. Kurkuma. Kurkuma zawiera kurkuminę, związek o silnych właściwościach przeciwzapalnych i przeciwutleniających. Kurkuma pomaga zmniejszyć ryzyko chorób serca, cukrzycy, chorób Alzheimera i niektórych nowotworów. Zielona herbata. Bogata w antyoksydanty. Zielona herbata pomaga obniżyć poziom cholesterolu i cukru we krwi, a także zmniejszyć ryzyko chorób serca i niektórych nowotworów. Pamiętajmy, że zdrowa dieta to tylko jeden z czynników, który wpływa na długość życia. Ważne jest również, aby regularnie ćwiczyć, dbać o odpowiednią ilość snu i unikać stresu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak żyć dłużej i zdrowiej, polecam skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Dziękuję za uwagę.